Witam, siemanko, z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Gwiezdnej Wojny Saga Skywalkerów. Dzisiaj jesteśmy w części Mroczne Widmo, gdzie na początku jesteśmy w statku po prostu i lecimy statkiem. Więc mega epicko, słuchajcie, już tutaj strzelamy do przeciwników, a lecimy, słuchajcie, musimy wylądować ogólnie tutaj chyba, na tym statku. Wejdź na pokład pancernika Federacji Handlowej, czyli tutaj musimy dolecieć, słuchajcie. No i tak jak mówiłem, jesteśmy w części Mroczne Widmo, słuchajcie, ostatni odcinek wam się bardzo spodobał, więc mam nadzieję, że ten również wam się spodoba. Zostawiajcie łapeczki do góry, jeżeli wam się spodoba. Subskrybujcie mój kanał, słuchajcie. No a my lecimy z tą częścią, słuchajcie. Mroczne Widmo sobie zaczęliśmy i myślę, że fajnie jest właśnie przeskoczyć na inną część, bo będzie tutaj jeszcze ciekawiej, słuchajcie, jeżeli chodzi o te filmy z LEGO Gwiezdne Wojny. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, możecie napisać oczywiście w komentarzu, ale widziałem, że naprawdę spodobał wam się ostatni odcineczek, z czego bardzo się cieszę. Jesteśmy teraz... jaką postacią, słuchajcie, muszę to sprawdzić sobie i słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj, jesteśmy Queen Gon Jin. Okej, okay, dobra, nie znam chyba tego gościa ogólnie z Gwiezdnych Wojen, powiem wam szczerze, bo ja za dużo Gwiezdnych Wojen nie oglądałem, ale ogólnie LEGO mi się strasznie podoba, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, i też gry LEGO również mi się bardzo podobają i grałem wiele gier LEGO właśnie, więc fajnie, fajnie, słuchajcie, dobra, tu coś mamy do zniszczenia, sobie zniszczymy. Tutaj też, słuchajcie, coś sobie zniszczymy. Dobra, pyk. Okej, okay, no i lecimy, słuchajcie, dalej. Dobra, tutaj sobie zbierzemy. Dobra, pierwsza misja, podążaj za TC-14. Okej, okay, czyli idziemy za tym robocikiem tutaj. Nice, bardzo ładnie to wygląda tutaj. Słuchajcie, zniszczymy sobie to też. Dobra, wszystko poniszczymy tutaj po drodze, no pewnie, że tak. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Jestem ciekawy, jaką misję tutaj będziemy mieli do wykonania. Tutaj coś jest ciekawego, ale tu nic nie możemy zrobić. Okej, okay, to sobie zbierzemy. Fajnie, że mamy, wow, miecz świetlny od razu, bo wcześniej, w tamtej części jak graliśmy, to nie mieliśmy tego, mieliśmy pistolet chyba, z tego co pamiętam. Dobra, jesteśmy we wnętrzu statku, idziemy sobie za tym gościem cały czas, dobra. Jesteśmy przygotowani tutaj na walkę. Chyba tym się broniło, tak mi się wydaje. Nie, tym się rzucało, dobra. Ale czekajcie, unik można zrobić. Jak zrobić unik? Czekajcie, pyk. Wow, dobra, nice. Fajnie, fajnie unik, dobra. Idziemy sobie tutaj dalej, to sobie zniszczymy, bo nam się klocki przydadzą. Dobra, wchodzimy, słuchajcie, tutaj do kolejnego pomieszczenia. Bardzo ładnie są wykonane te pomieszczenia. Jak myślisz, jak zareaguje ten wicekról na żądanie kanclerza? Aby podnieść wybranie, miałoby przy użyciu mocy. Okej, okay, dobra, mamy już tu jakieś fajne moce, słuchajcie. I patrzcie, podnosimy sobie krzesełko. I możemy je tutaj postawić. Okej, okay, nice. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj coś musimy podnieść jeszcze. To, czyli to też musimy tutaj postawić w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. Aha, dobra. Tym się przerzucamy między gośćmi. Dobra. Pyk. I pyk. Dobra, świetnie. Dobra, coś tutaj się dzieje znowu. Fajnie, fajnie. Okej, okay, tutaj sobie wskoczymy, słuchajcie. Okej, okay, mamy przeciwników pierwszych, więc musimy sobie poradzić. Kombinacja ataków, X to już wiemy, słuchajcie, a lub spróbuj czegoś innego, A plus B. Wow, nie przerywaj, X plus A. Dobra, i A lub B, dobra. Dobra, zrobimy jakieś combo epickie. Wow, sam siebie zniszczyłem teraz, co jest grane, o nie, 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 nie. Nie dobrze, ale dobra, ich wszystkich też załatwiłem chyba. Czekajcie, czy jeszcze są przeciwnicy gdzieś? Tutaj jest ich dużo. Dobra. Tym odbijamy. Okej, okay, to jest mega fajna moc. Dobra, okej. Okay. Ale czekajcie, mieliśmy też jeszcze jedną fajną moc tutaj. Ej, tutaj w ogóle coś jest do zrobienia. Co to jest? A on nam każe tędy iść? Okej, okay, dobra. O, o, dobra, przeciwnicy. I pyk na przykład. Nie, to tak nie zadziałało. Ale to fajnie działa na przykład. Mega mi się to podoba. Ten kombos. Wow, wow, ej, Y tu w ogóle mieliśmy jakiś, mogliśmy coś zrobić. Oczywiście tym mieczem też możemy rzucać i to mi się też podoba. Dobra, wow, takie odpychanie. Ej, wciskam Y i nie działa. To może od tyłu chyba muszę podejść. Dobra, okej, okay, zadziałało teraz. Ale tym mieczem świetnym się naprawdę świetnie tutaj działa. O, dobra, tu jest jakiś...
Trafimy tym? Nie, chyba nie. O ty, kurczę. Nie działa to. O, dobra, okej, mamy go, załatwiłem. Ej, to było ciężkie akurat, bo on miał taką jakąś osłonę tutaj. Jeszcze tu jest przeciwnik. Dobra, uwaga. Dobra, jest załatwiony. Czy jeszcze ktoś gdzieś? Tutaj nie. Okej, tu się udało. Lecimy, ucieknij z pancernika. Dobra, musimy stąd uciekać. Ale fajnie się walczyło z tymi przeciwnikami tutaj, dobra. Tu jest ich dużo. Dobra, i teraz tak, unik. I wlatujemy w nich, dobra, nice. I boom teraz, okej. Ej, dobra, te kombosy są niezłe. Dobra, okej, udało się na luzie. O nie, tam jeszcze jest przeciwnik. Rzucimy w nich. Dobra, czekajcie, w to mogę rzucić. Jest, ale świetnie to zadziałało. Dobra. Okej, tutaj już nic więcej nie ma. O, jeszcze jeden przeciwnik. Pyk. Dobra, łatwo. Okej, pyk. Tutaj sobie to zniszczymy. Dlaczego on każe mi się tu wrócić? Czy ja czegoś nie zrobiłem? Okej, czekajcie, bo tam coś było. Ja muszę tam przejść, zobaczyć, co tam jest ogólnie. Bo on nas wygania w drugą stronę. Nie wiem dlaczego, gdzie tutaj są kolejni przeciwnicy. Oh my god. Dobra, okej, biegnę tam, gdzie pokazuje mi misja po prostu. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, więc lecimy po prostu w to miejsce, gdzie mi pokazuje, czyli tutaj. I tu musimy skręcić chyba w lewo. Okej, dobra, i dołącz, okej. I teraz musimy tutaj zrobić sobie dziurę ogólnie. Dobra, pyk. Pyk. Pyk i pyk na przykład. Dobra, okej, udało się. Tutaj się coś pali. Okej, dobra, nasz statek się tutaj chyba pali. Dobra, czekajcie, damy B. Ale my mamy chyba tutaj właśnie pójść, co nie? Czyli kontynuować ten wątek fabularny. Okej, będziemy go kontynuowali. Okej, mamy kolejną misję, porozmawiaj z Jar Jarem Binksem. Okej, my musimy, słuchajcie, zobaczyć sobie, co to jest za planeta. Nabo planeta, okej, dobra. To już wszystko wiemy. Czy tu możemy coś zbudować, czy... Okej, możemy to zniszczyć. Okej, nice, dobra. Idziemy z Jar Jarem porozmawiać. Spoko. Fajnie ten gada, gościu. Dobra, którędy? Tutaj, okej. Patrzcie, tutaj fajne w ogóle są jakieś stwory takie duże, zobaczcie. Wow, nie wiem jak się ten stwór nazywa, ale jest przeogromny. Dobra. Okej, on nas tutaj ostrzega, żebyśmy uważali. Spoko, uważamy sobie. Ej, dobra, płyniemy, słuchajcie, udało się. Dobra, pod wodę tutaj, do jakiejś podwodnej bazy lecimy. Ryby mnie tutaj zaatakowały, co jest grane. Dobra, idziemy, słuchajcie, za Jar Jarem spotkać się z szefem Gungan. Okej, musimy się spotkać z tym szefem. On nas do niego zaprowadzi, więc idziemy po prostu tutaj sobie powoli. Tutaj strażnicy jeżdżą na takich wielbłądach, czy coś takiego, podobne to jest. I chyba idziemy tam. Strasznie powoli idzie ten Jar Jar. Dobra, ale my tutaj sobie zniszczymy też coś po drodze. Dobra. Okej, czy jak tu daleko musimy iść? Okej, dobra, jesteśmy już chyba. Możemy coś tutaj podnieść. Dobra, to na niebieski. Okej, coś tu naprawiamy, słuchajcie. Przy okazji, dobra. Jak to? O, dobra, okej. Czy wszystko? Wszystko, powinno zadziałać teraz. Okej, dobra, otworzyliśmy, nice. Więc idziemy za Jar Jarem. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O nie, nie wskoczyłem tu. Dobra, teraz wskoczyłem. Okej, i mamy tutaj jakiś teleport ogólnie. Dobra, kontynuujemy. Dobra, boss jest mega zdenerwowany. My go próbujemy ostrzec przed tym, że droidy chcą go zaatakować, ale on za bardzo nie jest, słuchajcie, tutaj skory do tego, żeby nas posłuchać i w ogóle cokolwiek zrobić w tej opcji, ale no zobaczymy. Dobra, czyli chyba nic się nie udało. Uda się do trójbomblowego doku z Bongo. Dobra, idziemy, słuchajcie, w takim razie. Ej, możemy być Jar Jarem teraz nawet, patrzcie. Okej, okay, więc słuchajcie, musimy pójść w tą stronę. Dobra, lecimy Jar Jarem, patrzcie na to. Ale mega spoko. Dobra, lecimy. Pyk. Okej, jesteśmy już na miejscu. Praktycznie, dobra, czekajcie, czy my z nim musimy chyba pogadać? Nie, z...
kim? Z tym musimy porozmawiać? Dobra. Okej. I musimy zejść tutaj niżej, tak jakby. Tak to wygląda przynajmniej. Dobra, okej, jesteśmy prawie na miejscu. I to jest tutaj, okej, użyj. Dobra, drzwi zamknięte, więc teraz musimy tutaj trafiać, słuchajcie, tak jak ostatnio, pyk. Pyk. I pyk. Dobra, udało się, słuchajcie, chyba otworzyć to. Świetnie, dobra, lecimy dalej. No i kontynuujemy sobie dalej, tryb fabularny, okej, wypływamy stamtąd, jakimś statkiem fajnym takim. Wow, mega epicki. O! Co to za stwór straszny? Oh my god. Szybko, szybko uciekajcie lepiej. No, nie. O, dobra, udało się chyba. Dobra, uciekliśmy. Okej, uciekamy teraz przed nim. Unik mamy. Czyli robimy unik tak albo tak, dobra. Nie wiem jak do niego. A, tutaj strzelamy? Dobra, okej. Dobra, okej, udało się strzelić parę razy. Wow, teraz unik był. Dobra, strzelamy, strzelamy do niego. Dobra, okej. Dobra, mega epickie to jest, słuchajcie, że my tutaj uciekamy przed tym stworem, musimy go załatwić. Dobra, unik. Wow, ciężko było tego uniknąć, ale się udało. Dobra, muszę więcej strzelać tutaj. O, dobra, udało się. Czy ja trafiam go w ogóle? Trafiam go. Wow, 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 szybko, 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 unik. Wow, w ostatnim momencie. Dobra. Ale akcja, słuchajcie. Co to za stwór? On nam pomaga chyba. Nice. Udało się, pomógł nam, słuchajcie, dobra. Spoczko, płyniemy. Czy jeszcze coś nas tutaj będzie atakowało? Mam nadzieję, że nie. Mega ciemno, słuchajcie, jest nic nie widać. O nie. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Znowu będzie ucieczka, słuchajcie, chyba. Dobra, musimy tutaj dobrze przycelować, słuchajcie. Ale straciłem teraz parę strzałów, słuchajcie, które w ogóle nie trafiły. Dobra. Ej, tu coś w ogóle można zebrać? Tak wygląda, jakby tu coś można było zebrać takiego. Dobra, trafiam go w ogóle? Trafiam, dobra, szybko unik. Dobra, nice. Ryba Solo to jest, słuchajcie. Dobra, próbujemy unik zrobić. Dobra, udało się. Okej, nawet osiągnięcie jakieś udało się wbić. I znowu większy jeszcze potwór się znalazł. Ja bym chciał to zdobyć. O, dobra, udało się to zdobyć, nice. Dobra, wypłynęliśmy, słuchajcie. Udało się uciec przed dwoma potworami tutaj. Dosyć dużymi. Krzesło, słuchajcie, mu uciekło. Więc mamy tutaj szansę teraz coś zrobić. To silniejszy. Okej, dobra, wbiliśmy tutaj sobie jakiś poziom, więc fajnie. Dobra. Okej, dobra, mamy wszystko. Klocków, heber, może. Dobra, ulepszamy, słuchajcie, bo tutaj znowu możemy ulepszać sobie rzeczy, okej. I ulepszamy sobie znowu w to. Dobra, okej. Poczko, dobra. Czy ten też ma miecz? Ma miecz, świetny. Okej, dobra, więc tym możemy gościem pograć. Ja muszę sprawdzić, jak on się nazywa, słuchajcie, dokładnie. Obi-Wan Kenobi to jest, no oczywiście, że tak. Mamy Obi-Wana Kenobi, Jar Jara Binksa i mamy Qui-Gon Jinna. Okej, dobra, więc teraz Obi-Wanem Kenobim sobie zagramy. Myślę, że będzie fajnie. Spróbować tutaj innej postaci sobie. Bo Jar Jar jest troszeczkę za słaby tutaj do walki, tak mi się wydaje przynajmniej, bo on nie ma miecza świetnego chyba. Z tego co tam próbowałem zrobić jakiś atak, to nie było miecza świetnego. Dobra, idziemy, słuchajcie, w takim razie tutaj dalej. Kontynuujemy sobie fabułkę. Więc lecimy. Tutaj gdzieś będzie walka zaraz na pewno. Dobra, to sobie zniszczymy. Klocki mogą się przydać, dobra, są tutaj przeciwnicy. Okej. To fajnie, że namierzyliście mnie tutaj. Oj, te ma jeszcze inne tutaj w ogóle. Te inne rzeczy. Ej, fajne, fajne rzeczy można robić nim, dobra. Inne kombosy w ogóle wydaje mi się, że robimy. Dobra, biegniemy dalej. To sobie zniszczymy. Dobra, pyk, patrzcie, patrzcie.
Co? Nie mogę rzucić coś. Dobra, uwaga, pyk! Nice. Dobra, coś zrobiłem, a nie, niechcący zamieniłem sobie postać, a tak fajnie coś zrobiłem w ogóle. Ej, niechcący znowu zamieniłem postać, dobra, czekajcie. Czy tu już pogubiłem w tych kombosach moich. Dobra, jeszcze ktoś tu strzela do mnie, jeszcze strzela, ten, dobra. Dobra, okej, okay, udało się. Dobra, uratowaliśmy królową tutaj. Dobra, lecimy, lecimy. Odeskortuj królową Amidalę. Okej, okay, dobra, eskortujemy ją w takim razie. Musimy tutaj biec dosyć szybko za nimi, bo oni naprawdę szybko biegają. Ale ładnie tutaj ten świat wygląda. O nie, kolejne droidy, dobra. Ja tu wbijam się w nich. Pędz, dobra, nice. Dobra, pyk. Wow, to jest takie epickie w ogóle. Ej, to jest turbo mocne. Podobało mi się to teraz. Dobra, gdzie teraz? O, czekajcie, bo tu królowa upadła. Halo, halo. Proszę nie upadać. Czy tu był przeciwnik? Nie. To Jar Jar. Jar Jar mnie straszy, bo wygląda podobnie do tych droidów trochę. Dobra, tutaj widziałem jakichś droidów chyba. Tak, dobra, okej, okay, tu widziałem. Dobra, pyk. Dobra, czy możemy? O, to jest epickie, bo tym możemy rzucać sobie chyba. Tak mi się wydaje, że tym moglibyśmy rzucić w kogoś. Musimy to przetestować, słuchajcie. Dobra, gdzie teraz? Dalej prosto. Okej, okay. Będziemy musieli to przetestować, bo jak B wciskam na dłużej, to mogę taką lampą rzucić chyba w kogoś. Popatrzcie, mogę to wziąć i mogę puścić ogólnie. Ale nie, to jest opuszczanie, a jakby... Czy o, można tym rzucić. Dobra, rzuciłem chyba teraz. Czekajcie, weźmiemy co... Patrzcie, druida podniosłem! Co? To było epickie. O nie, niechcący zmieniłem postać, dobra. Ej, on ma jakąś broń Jar Jar w ogóle, czekajcie, ja muszę Jar Jarem sobie spróbować. A nie, on takim kijem bije. Ej, nie, dobra, on tym strzela. Haha, co jest? Jar Jar też jest dobry, patrzcie. Nice. Dobra, ale ja lubię, słuchajcie, tym mieczem świetnym powojować, bo to mi się bardzo podoba. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze daleko mamy? Nie, już niedaleko. Tu oczywiście możemy grać też swobodnie i robić różne rzeczy dookoła tutaj, tego, w tym świecie. Jakieś misje poboczne i tak dalej, bez problemu możemy to robić. Ale ja lubię kontynuować sobie tutaj fabułę, no nie? Bo fabuła jest fajnie tutaj rozbudowana i fajnie się w to gra, naprawdę. Dobra, mamy kolejnych przeciwników. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, czy tego załatwiłem już? Tak, dobra. Pyk, to jest mega dobre. I bardzo dużo obrażeń to zadaje w ogóle. Dobra, tutaj mamy z kimś porozmawiać? Nie. Idziemy do królowej, bo to jest nasze główne zadanie. Dobra, pyk. Let's go, let's go. Okej, mamy transportowiec tutaj. Więc eskortowanie się udało. Dobra, i lecimy sobie, słuchajcie, dalej tryb fabularny. Okej, okay, odlatujemy z tej planety. Zobaczymy, gdzie teraz polecimy. Okej, okay, jest blokada. Ej, coś czuję, że teraz będziemy lecieli tym statkiem. Będzie walka tutaj. Dobra, wow, okej. Okay. Tatooine to jest planeta i na Mos Espa będziemy lądowali tutaj. Ej, czekajcie, czekajcie, bo tutaj ktoś do mnie chyba strzela. Czekajcie, czy tu ktoś był? Tutaj coś jest, co nie? Wyląduj, dobra, mamy, okej, okay, udało się. Lądujemy, wow, jaki efekt fajny. I będziemy podchodzili do lądowania, okej. Okay. No i wylądowaliśmy, słuchajcie. Tatooine Mos Espa to jest wyspa, okej. Okay. Czyli przenieśliśmy się z takiego klimatu bardziej roślinnego, teraz znowu na pustynię. Okej, okay, słuchajcie, i teraz możemy zrobić misję właśnie, gdzie będziemy zbierali części do naszego hipernapędu, żeby go naprawić ogólnie. Ale zagramy sobie też tak luźno. Zobaczcie, mamy tutaj takiego... Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Jakiś bizon czy coś takiego, który możemy sobie jeździć tutaj. I zobaczcie, jeździmy sobie normalnie takim tutaj po mapce. Dobra, tutaj jest koniec akurat mapki. Możemy nim podskoczyć sobie, okej. Okay. Czy my możemy tu do środka wjechać nim? Chyba nie.
Wydaje mi się, że nie. Dobra, zejdziemy sobie. I tutaj mamy też, słuchajcie, jakiś pojazd, którym możemy się teleportować w różne miejsca. Dobra, ale teraz mamy tylko to jedno miejsce akurat do wyboru. Nie mamy innego miejsca do wyboru. Także no musielibyśmy tutaj zbierać te części do napędu, ale mamy też misje poboczne na przykład, bo tutaj mamy główną misję, z tego co widzę. Ale mamy też takie misje jak właśnie tutaj zbieranie jakichś klocków i tutaj jest jeden z nich, widziałem gdzieś, ale to musimy wejść chyba na górę. On gdzieś tam na górze chyba jest. Okej, słuchajcie, już wiem co z tym robić. Trzeba to wziąć i dać tutaj ogólnie. Podłączyć, dobra. Jeszcze tam jeden z góry właśnie muszę tutaj znieść, słuchajcie. I wtedy zdobędziemy tego klocka, który właśnie gdzieś tutaj był. Tą dodatkową taką rzecz, którą będziemy mogli zrobić. Więc słuchajcie, musimy to zrobić sobie. Dobra, idę po tamtą rzecz. Chyba niepotrzebnie szedłem tutaj, bo tam po drabinie można wejść ogólnie. Ale dobra, już się przejdziemy. Tędy, dobra, pyk. Pyk, dobra, tylko żeby nie spaść. Podnosimy i idziemy z tym tutaj na dół, słuchajcie, dobra. Okej, okay. I jak to włożymy, to tutaj nam się odblokuje, słuchajcie, to, co jest zamknięte tutaj, czyli ten klocek taki. Pyk i możemy go sobie odebrać, słuchajcie. Okej, okay, świetnie. I to jest pod prąd pod przedsionkiem. Mamy misję ukończoną, słuchajcie. I mamy pełno takich misji właśnie pobocznych też tutaj do wykonywania. I to jest mega fajne, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że taki odcineczek wam się dzisiaj spodobał. Jeżeli taki chcecie więcej LEGO, Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów zobaczyć na kanale, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie ten kanał, napiszcie mi w komentarzu, że chcecie coś takiego zobaczyć. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i jutro widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!